Jest. Tak no. więc, elo, elo! Dzisiaj sobie gramy z tym pikerem, z modem, z Patyniu, Manojek, Flotar, Diabeł, Plaga. Yo. Dzień dobry. Cześć. Ja myślałem, że powiedziałeś Patyniu, Patyniu. A nie Patyniu. Jak Patoleniu. Nie, co tu za stopie? Serwus. Dobra, tak więc zaczynamy. Wszyscy mam nadzieję, że będą się świetnie bawić. Jak zaraz, zacznij streamować. Siemanko, jestem Patyniu. Halo. Persony, klas, dupa. Dupa personel. Nikt nie jest ze mną dupą? Halo? Nikt nie jest. Cześć! Niestety ja jestem z tobą dupą. Jak to niestety? Nie lubisz mnie? Nie. Ja cię bardzo lubię, szanuję jako twórcę. Dobra, to ja ciebie też. A, to... A ja właśnie jako człowieka, jako twórcę to tak średnio. A, to teraz mi troszkę smutno. Nie, żartuję oczywiście. A może byś pokazał mi identyfikatorek? Co? Wiesz, co ci mogę pokazać? No i jak mam cię lubić? Identyfikator, przyjacielu, ci mogę pokazać, nie ma problemu. A jakby się tam wepnął niechcący? Nie da się coś. Nie, nie grałem w SCP już chyba z 80 lat, wiesz? Ja grałem wczoraj, ale i tak. A nawet jak grałem, co to jest? Zabrałem ją. A nawet jak grałem, to i tak nigdy, znaczy kiedyś tam ogarniałem, teraz już nie, pewnie nie będę ogarniał. Jak myślisz, jaki SCP się urodził? Ja przed chwilą byłem SCP-kiem, wiesz? I byłem tym takim... Jakim? Co się do łzowego przenosi. Ta. Ło, nie ma tego, chodź, lecimy na dół. Dobra, dawaj, szybko, szybciej, on tu już jest! Drzwi, drzwi, drzwi! Ło! Jo, już tu był co gdzieś? Co to było, myślisz? To był naukowiec. Chciał nas wymienić, a my byliśmy szybsi. Ej, otwórzcie mnie. No chyba nie. Jak mi się otworzyć? No bo jestem za wami. Jesteś naukowcem? No i co? No, naukowcem jestem, Adi zamknął mi drzwi przed nosem. To chyba dobrze, tak, no, nie? Tak, bo tam jest winda. My zjechaliśmy sobie na dół. A to nie będziemy kolegami? Możemy zostać, no, jak chcesz. No chciałbym, ale... No to musisz zjechać na dół. Ale nie mogę, nie mam karty odpowiedniej. Ale tam bez karty się wchodzi. Nie, no potrzebuję trójki. To zaraz po ciebie wrócimy, nie przejmuj się. A ty masz trójkę tam? To od kiedy trzeba do windy trójkę? Chodź. Chodź za mną, mano. Ej, chłopaki, ale nie ufaj mu. Brać jest zdrajcą. Ja zabiję nawet strażników dla was. Na pewno? Czym niby zabiłeś? No zabiję, jak będę miał czym, to zabiję. No to nie można tak obiecywać, co ty? Mano, ale posłuchaj mnie, no zobaczcie. Ale tu jest czwórka, pa. Tu jest piątka nawet. Ej, to wy nie wracacie pewnie chyba. Tak, wracamy po ciebie. No już po ciebie idziemy właśnie. Chodź, idziemy po niego? Naprawdę? Zobaczcie, ja mogę nawet oszukać strażników. Jakich oszukasz? Powiem, że spoko ziomki. No. I ich zabiję. O, to nie złe oszukanie. To jak już będziemy mieć bronię. Aha, a jaka mamy pewność, że akurat wtedy nas nie zabije? No bo jestem ziomkiem dobrym, no to was chodź, nie oszukam, jedziemy. No. Jedziemy po to ciebie, dobra. Jak nas oszukasz, to dostajesz nigdy kulkę was nie w łeb. Oszukam. No a dobrze. Jakim cudem ty do nas mówisz, jak jesteśmy na innym piętrze? Skakuj do windy. No bo krzyczę. Słychać go przez wenty. No, skakuj. Elo. No i teraz gangbang, ziomek. No dobra, i teraz się. Które kolano? Adriana to lewe. No nie, no przestrzeń mu jedną. O Jezu! Co? What? To niechcący było, zmusił mnie. To nie jest zwykły naukowiec. Zobaczymy. To jest jakiś telepata psycho. To będę kazał ci tańczyć. Jestem Ksawier. Ksawier? Jestem Ksawery. Ty, jak czemu się nie turlasz? Wózek mi ukradli. Ja pierdzielę. Jezu, najgorszy start człowieka to chyba był. Ładnie w Polsce już, nie mam wózka. No, to nie zła fundacja SCP. To mam? Jakie zadanie mamy w tej grze? Co robimy? Uciec. No biegać sobie i się dobrze bawić. Musimy uciec, a mamy wszystkie karty, więc w sumie to damy radę. Ile to już nie graliśmy Mati w SCP, co? Ja nie grałem rok około. Ja też, tak nawet półtora mi się wydaje. Wow. Półtora roku? Nie, bo tam jeszcze mieliśmy ferie, to no... To rok i 13 dni. No, wbitka. Jesteśmy tutaj untouchable? No. No w tym momencie tak. Aha, że jak stoimy tu... No przecież strzelił do mnie, jak byłem na... Ale on stał po drugiej stronie. Dobra. Halo, panie, czuję, że zginiemy wszyscy. Ja też tak mi się coś wydaje. Dobra, ej, pamiętajcie, ja bracia krwi. Jest, nie pamiętam tej mapy. Pamiętajcie, bracia krwi. Dobrze. A nigdy was nie zostawię, ale proszę nie zostawcie mnie. Ale też. Czemu moja krew została przylana za tą przyjaźń? No ale to on strzelił. On jest Ksawierem przecież. I teraz tutaj się idzie. Nie, nie, prosto. Ale to nie ta gra. Checkpoint don't lockdown. Loaded. Ej, ja to spróbuj to otworzyć. Karty. A rozbij po prostu szybę. Nie, karty mamy. Kliknij E kartą.
No nic nie działa. To jednak rozbije szybę. Nie wiem czemu nie da się otwierać. Bo to jakieś nowości zostały dodane. Ej, tutaj musi jakaś broń być za tą szybą. Nie będzie broni. Zamknęli. Zrobili lockdown. Może tak. Może akurat jest ten SCP, co teraz drzwi zamyka i rozwala. SCP tutaj. Mano, ty jedź windą tu na dół. Tam jest druga broń. A naukowcze, chodź ze mną. Okay. Jak wyjedziesz windą na górę z powrotem, to kolegi. Tutaj znać nam. Nie no, ty będziesz miał broń, chciałem jego wysłać, bo on by miał broń. Ja umrę. Nie martw się. Nie umrę? Nie umrzesz. Jeżeli ktoś cię skrzywdzi... Gdzie ta broń niby jest w tym pomieszczeniu? Gdzieś tam jest na dole. Mogę wziąć pistolecik? No nie wiem, troszkę ci nie ufam. No zaufaj mi, plaga. Na pewno? Na pewno. Ale obiecaj, że nie będziesz do nas strzelał. Obiecuję. Dobra, chodź. Jak się to gówno podnosi? Musisz wyrzucić kartę. Ej, plaga, chcesz kartę czwórtkę? Mam. No to nie ma tutaj broni niestety. Nie ma na pewno? Wszedłeś tam do końca? No, nie ma, nie ma. A tak mało amunicji mamy? No, tak malutko, malutko. Tak naprawdę zaraz znajdziemy więcej. Dobra, ja wyjeżdżaj. Wychodzę z tego. Dobrze. A jesteś się tam dalej? Spotkamy się przy windzie. Dobra. Jaką masz broń, Adi? Nie mam broni właśnie. W końcu nie ma żadnej, czyli naukowiec wylądował z bronią. Znalazłem tą taką, wiecie, szczoteczkę do zębów. O, sorki. Ała. Chcę broń pobie... To, ojej! To ty! Dobra, dobra. Dobra, to ja, to Jezus Maria, już chciałem strzelać. Też masz broń, Mati? No dał mi plaga swoją. No bo myślałem, że ty masz swoją i mu dałem moją. A tak naprawdę ty nie no, masz... No mogę ci dać. To no, on ci może dać. Nie no, nie dać. Nie dasz mi? No nie no, bo moja jest, no. Z wygrawerowanym imieniem. Mati na lufie. Coś co dzieje? Co to było? Strzela! Ej, strzelił mnie Adrian. Kto? Czym? Ma brońkę. No macie broń, tak sobie... Ma brońkę. Czym do mnie strzeliłeś, chodźcie. Adrian? Wiesz, no to jest nasz przyjaciel. A jeszcze miałem pladzę oddać. Bracia broni teraz jesteśmy. Uważam, że strzela do ciebie. Siebie. Tak. Świetny pomysł. No nie, no bo bracia krwi miały być. A, no dobra. Tak. Ja ledwo co I żyję. I tak masz najwięcej hapsów. Gangrenę będę ledwo miał. Ledwo co, 77%. Wiesz, że gangrena cię zaatakowała? Chodźcie, gangreny. Gangreniaki z nas niezłe. Takie śmieszne chłopaki. Gdzie my w ogóle idziemy? Ja nie poznaję tych miejscówek. Matina straci tak totalnie. Nie zdradzę was, przysięgam. Nie no, jak nie poznajesz, no to jest wyjście. O, ty, biegną, MTF-y. O, to wbiegłem, fajnie sobie. Cześć. Diabeł... Kurde, chłopaki, dobra, nie zostawię cię Adrian nigdy. Dobra. Myślałem, że tylko jeden był tam i się chciałem schować i zginąłem. To nieźle. To nieźle to zrobiłem. Aj. Zabili mnie tak po prostu. O. Mojego kumpla też zabili. Ale już. To niezłe, nie zostawię cię Adrian nigdy. No. A i tego zwyzywać. Wzięli nas, pozabijali. Dobra, już mu powiedziałem. Przykra sprawa. Zwałem go od frajera. Co ty myślisz o tym? Oni mają niewidzialnego i on za nimi biega, wiesz? Aha. No. No to nieźle. I oni totalnie umierają teraz. Nie wiedzą co robić. Tak. Na maksa? Na maksa! Ale powiem ci, że... Więcej osób fajniej by było. No na pewno. Grałem ostatnio w 50 osób. Przyjaciółmi. O, to musiało być... Super było. Na przykład 15 personelów D. I zabiegną mnie. To tak fajnie. Jedna karta na przykład jest. Albo jeden pistolet. I cztery bronie właśnie. Fajniutko. Ale ja się boję, co będzie, jak będę personelem dupa bez ciebie. To ja nic nie ogarnę. Będziesz miał kogoś innego przecież. Tu się biega i w ogóle. Ale tu nie ma już innych osób, które ogarniają. Nieprawda, wszyscy się znają na Vladim, Diabłem. Na luzie. Nie, Flutter się nie zna. Troszkę chyba tak. Trochę grał tam przecież. No to troszkę ja też się znam, bo tam troszkę też grałem. No. Ale już nie pamiętam po prostu, bo to dawno było. Tak z półtora roku temu, jak mówiliśmy właśnie. Co oni robią teraz? Nie, nie próbują uciec. Nie patrzeć chyba, nie?
No i to i tak zaraz wiesz, się kończy runda chyba. A, nie kończy się jednak. No to nieźle. Jesteś? Cześć. No żeśmy. Tak, jestem. Mam nadzieję, że nie jesteś C. Nie jestem C. A ty nie jesteś C? No nie wiem właśnie. Nie powiem ci tak naprawdę. Nie wiesz? Nie, no chodzi o to, że ci nie powiem. A, okej. Rozumiem. Dobrze, to co, jedziemy jakąś ładą na przykład? Tak razem? No. Jest dużo miejsca. No możemy. To już biegnie. Podjechałem pod ciebie. Cześć. Na E się wsiada. Tam nie mogłem do tyłu. A, tu musisz po inne auto wziąć. Chcesz do mnie strzelić. Ja wezmę tego kampera. To powodzonka. Tylko mnie nie rozjeść przy bramie. Ty, jaka ta łada jest szybka, człowieku, to jest jakiś... Ja też nie mogę wchodzić E, na pewno E się wchodzi? E, na pewno, tylko na kierowcę. I się wysiada też E. Martem, nie wyjadę. Dobra, walić to. Pójdę na piechotę. Ogólnie pojadę tym jeepem. Gorzej, jak oni gate B uciekną. O, zabiłem się prawie. Brzmi jak dobra wiadomość. Uderzyłem w ścianę. Bo to auto się źle steruje troszkę, bym powiedział. No dobra. No tam iść gate B? Halo! To ja. Czemu ty nie jedziesz? No nie, bo zablokowałem bramę. Zostaw tak, to nie będą mogli uciec autem. No i odblokowałeś bramę. Weź zablokuj bramę. Chyba już jest znowu zablokowana. No to nieźle. Widzisz? Ekspercko. To jest taka blokada, taka... Full focus. Full focus, MLG. O nie! Co? Nic, coś myślałem, że mi się ekranik rozjaśnia, ale to po prostu założyłem noktowizor. To niezły jesteś. No, to będzie trwało długo. No, muszę tam zjechać. A przecież są jeszcze MTF-y inne, czemu nie idziemy do kolegów? Nie ma, a są, rzeczywiście. Jak ducha. Ej, cześć chłopaki, bo my zapomnieliśmy totalnie, elo, chłopaki. Że... No, mieliśmy, że jeszcze wy jesteście. Jakby co, chłopaki, no, ja strzelałem do ej, nich. Ej, chodźcie przez dobra, gate B, zamknij wbicie. Tam dupę, frajer. Którędy uciekacie? Przez gate B wbijaj. Strzelałem do nich, my na gate A jesteśmy. Diabeł. Dobra, to, o kurde, postrzeliłem to kilka strzelałeś, razy. Bo no, 100%. W kolano mi strzeliłem, mam 26. Dobra, chodź, spadamy. Ej, gdzieś tu biega jeszcze jest efekt niewidzialny, co nie? Próbowaliśmy, chyba jest trochę obity, ale szczerze mówiąc ciężko go załapić. Ja mam tego, noktowizor jakby co. No właśnie, dlatego... No wy macie. Załóżcie noktowizor, on gdzieś tutaj się czai. My dobiegniemy do gate'u A już. Do A? To ja o, jest. No to weźcie się zdecydujcie. No macie go? Nie, jest w windzie, no. Jest w gate'cie A czy na gate'cie B? Na gate A, winda. Kto ma najwięcej HP? To jest. Co, uciekł na zewnątrz? W windzie z nim walczę. Nie ma szans. Dobra, ja będę ucieka. Patrzył, a będę mówił ci wystrzelać. O, pa, teraz jest tutaj, pa. Tam gdzie w rogu, przy drzwiach drugich. Przy drugich drzwiach. Po lewej czy po prawej? Teraz przed tobą, koło ciebie jest, zaraz za tobą. Popycha mnie. Dobra, teraz ja do niego strzelam. Ty, bo uciekł. Czy w windzie jest? Tak, no już wyszedł z windy. On ucieka, buduje się. No zabity. Zabiłem dobra. Go, dobra, zabiłem go. Gitara. Idzie? Czekamy. No. Dobra, nice. Tak, zabiłem. Wygrane. Czyli chyba wygrane. Tak, jesteśmy mistrzami. Chyba nie będziemy musieli cię... Ale to ja go zabiłem. No ja go zraniłem mocno. Ja teraz jesteś amatorem. A chodzisz na razie, no. A jeszcze nie ma końca rundy w sumie. Musimy go zeskortować chyba na ten. Dobra, eskortujemy naukowca. No, to piękna misja. Koniec. Piękna misja, kurde. Dobra, się. No powiem, flotartwa jest przegranko, no. No. Zabiłem ich, chłopaki. To nieźle. No, traci, rzeczywiście. Teraz to sobie. Ja już tam biegałem i biegałem za nimi i mówię, kurde. Flotara, dużo cię rozwaliliśmy, kiedy ci tak stęp? Nie, wy mi ze 100 HP może zabraliście. Rozjechałem. No nie, przerąbanie bez nagrody. A dopiero Mano przyszedł i zabił go. Matyn, jak sobie popychałem, kurde. Chciałem plagę w windzie tak samo, chciałem w ogóle wzbugować windę jakoś, ale no nie mogłem. Nie udało się. Dobra, go, dobra. No to MTF again. MTF znowu. Cześć. Siemanko, panie Plagus. Co tam? To robimy misję z profesjonalną, co nie? Jasne. Teraz ogólnie jest trochę inaczej, że gate'y trzeba jakby... No. Trzeba od razu z komputerkiem pogadać, żeby się wydostać albo dostać. Umam. Coś no, słyszałem wczoraj właśnie. No, że zostało trochę to pozmieniane. Dlatego, no, można iść od razu i tego remote'a przełączyć. Rozumiem. Nie było. Mówisz, że drop west? No, ja zawsze drop westuję, szybciej się jak się wpisuje drop westa, jak to było? No, tak jak w tym, na czacie po prostu, drop west. Na czacie? No. Z wykrzyknikiem? Bez, po prostu. Nie, tak. Nie, bez wykrzyknika.
quest razem? Tak. Wow! To nieźle. No, nieźle co nie? Super, ansko. Dobra, pobiegniemy sobie teraz elegancko do remote'a. Wytygujemy remote'a i będzie elegancko. No, elegancio. Czyli jednak trzeba też i remonta, i tego, i później komputera. No tu teraz jest inaczej trochę, chodź zobacz, nie wiem czy widziałeś. Co tam się porobiło? No zobacz. Idę. Patrz, jest teraz trochę inaczej, jest teraz trochę więcej tych dźwigni. Przycisków? No, jest tak, to jest remote, no to proponuję, żeby go od razu wyłączyć. To jest do wyłączenia Tesli, no. A to jest do zablokowania drzwi pomiędzy strefami, bo teraz nie są potrzebne karty pomiędzy strefami, co nie? Kumam. Właśnie wybijaliśmy szybkę, bo nie mogliśmy wyjść. No. Znowu bo teraz się je blokuje w ten sposób, co nie? To no nieźle. To też jest taktyczne. Bardzo. To też jest taktyczne, bo wiesz, możesz na przykład zostawić je otwarte tak naprawdę. No, ale tak to ty muszą mieć broń, żeby się przedostać szybkami. Mhm. Ktoś tam zginął już. Chyba. Tak? Skąd wiesz? Tak mi się wydaje. Słyszałem krzyki. Mówisz? No dobra, skoro tak mówisz, że krzyki w mojej głowie. Myślisz, że zginiemy? A ty też widzisz wszystkich na TS-ie? Tak, widzę właśnie. A ja właśnie nie widzę nikogo na TS-ie. To dziwne, nie? Właściwie wszyscy powinni nie widzieć, by było najlepiej. No właśnie, dlatego chciałem, żebyście na mój kanał poszli tam niżej, bo tam faktycznie tak jest, że nie widać, kto siedzi na jakim TS-ie. Ale my widzimy właśnie. No właśnie nie wiem, czy tam byście też widzieli. Może no to już nie wiem. Tu jesteście jakimiś właścicielami kanału. Bo jak tam grałem na dole u siebie, to nikt nie widział. Ja sam, aha. Ej, uwaga, potwór, jest SFPS, SFPS. Jaki? Krasnal jest, Krasnal. Krasnal to na luzie. Tak, widziałem Krasnala. Chodź, niech przyjdzie tu. Czy ja wiem, czy tak na luzie? Na luziku. Dobra, na prostej. Na daleko go rozwalimy. Jak on cię dotknie, no to tak będzie silnie. Dlatego nie daj się dotykać obcemu Krasnalowi. Zakładając, że tu przyjdzie oczywiście. Myślę, że będzie czekał tam na naukowca. Może tu nie przyjść. Chodź drugą, dobra, drugą stroną pójdźmy, chodź. O, słyszałem go. Jest Misiu jeszcze. To jeden jest tylko SCP-ek, to może był Misiu, a nie Krasnal. Może to był Misiu. To jak Miś nie Krasnal, to na pewno Miś, bo piszczał. Jest tu. Wow. Dobra, jest tu ziomeczek. Stoi w miejscu, nie wiem dlaczego. Może ten nie widzi. Muszę przeładować. Ja też. Jaki on jest mocny, skubanie. Ej, to wystrzelacie do mnie? Tak, co tam? A zadaję wam jakieś obrażenia? Tak. Musisz być blisko nas. No. Ja jakby co mam biały ekran. A, to myślałem, bo nie uciekasz właśnie. Dobra, wbijamy na blisko. Dobra, to możecie mnie zabić. Dobrze. Ale będę klikał, może was zabiję. No nie klika. To byłoby tyle. No trudno, musisz się przelogować jak masz biały ekran. No muszę, muszę. O, ten błąd z białym ekranem to jest cały czas. To jest no, bida straszna. Unlucky. Hej, hej, na, hej, hej, hej. Ej, patrz, wszystko potwierane. Ktoś pewnie u komputerka byli. Wiesz co? Ale to może był ten misiek właśnie. U komputerka? Raczej no, mało prawdopodobne. Może nie znał mapy i tak se latał w lewo, w prawo, no, wiesz. Mogli się przedostać, że ten persony klasy dupa mógł się przedostać tutaj już, tak sobie myślę. Tak, to ja pójdę tam sprawdzić. Idę drugie przejście, idę obczaić. No. To przejście dłuższe. Jest pootwierane na dłuższym przejściu. Wiesz? Tak? No, i tutaj otwarte. Też jest pootwierane. Mogli nas minąć w momencie, kiedy my walczyliśmy z misiem, wiesz? Mogło tak być. No, cofaj się, to chodź. Dobra, idę drugim przejściem. W takim razie uciekli, ale muszą, jeśli porozmawiasz z komputerkiem, to i tak muszą mieć kartę numer 5, więc nie wiadomo, czy ją zdobyli. Nie, jednak tu jest zamknięte, wiesz? To misiek może się tu zrespił. Było kilka drzwi tylko otwartych, a nie wszystkie. Dobra, MT wbije. No. Nasze ziomki. To chodź po posiłki wprowadzimy. Dobra. Tu. Chyba, że faktycznie tu się czai gdzieś persony klasy dupa już. No to powolutku. Damy radę. Idziesz tam za mną? No, biegnę. Dobra. Trochę daleko jest. Czemu wbijają posiłki i nie wchodzą na nasz kanał? Wiesz, my też ostatnio nie wbiliśmy, bo tak jakoś się zapomniało. Także może tak być właśnie. Tu. I co ja zrobiłem? Ja się chyba wróciłem, wiesz? Zgubiłem się chyba. Dobra, jestem przy remocie. Remote został nieprzełączony, więc no luz.
Ja się troszeczkę zgubiłem, ale już się odnalazłem. Mniej więcej. Na razie czekam, jak MTF wbije na nasz kanał, to wtedy z nimi się dogadam, żeby im otworzyć. Dobra. Nie będę im otwierać. Jak chcą wbić na nasz kanał, to nie będę im otwierać. Nie ma tak łatwo. No i powiem ci, że nie spotkałem tych dupów nigdzie. Ciekawe. No. Może faktycznie to był misiu. Może. Może oni jeszcze robią kartę 5, co nie? Trochę im zajdzie chyba. W takim razie. Dobra, to ja czekam na nich przy wyjściu głównym, nie? No dobra, no to powiedz tylko o tym MTF-u, żeby do nas wbili, co oni tam robią. Halo, MTF-y są jakieś? Coś tam? Nie, Mati jest tylko, ale Mati jest AWK. Aha, okej. Okay. Dobra, wszystko jasne. Co jest? On jest AWK. Więc nie wbije. Dobra. Takie dobra, tutaj. Budki. Dziwne. Dobra, przełączyłem remote'a, więc można otwierać teraz gate'y teoretycznie. Aha. To posiłki mogą... To, albo nie, to nie. To w takim razie ja wyłączę. Jak nie, to nie. Kurde, nie ma nikogo, kto mógłby wbić, to wyłączę. No. Dobra, czyli dupakę trzeba zabrać. Oni pewnie kartę robią piątkę. Tylko pamiętaj, że są dwa przejścia. Teraz. No, pamiętam. Jestem przy A. W sensie, że tam mogą, stąd mogą jeszcze przejść, wiesz? Aha. Chodzi ci o bramę drugą taką. No, jakby. Że druga brama no. Jest. Kumam, kumam. I po drodze jest zbrojownia, więc... To może ty pilnuj tamtej bramy, ja tej i będzie okej. Okay. Dobra, ja będę pilnować tej bramy. Tu się zakampię na nich tak troszkę. No i... Po chamsku. Dobra, czekamy. Zasadzka idealna. Nic nie może pójść niezgodnie z planem. Musimy obstawiać te wyjścia, bo nam uciekną. O, wygraliśmy. O, skończyło się. Albo się oni wygrali. Może jakoś uciekli. Zabiłem diabeła. Ej, jakim cudem mnie ty przeżyłeś to? Jak dwa szoty ciebie sprzedałem. Drugi nie trafił w ogóle. No, ja zabiłem diabeła. No, to niezły naukowiec, brawo. Piątkę znalazłem i się w zbrojowni czaiłem na was, nie wiem, 10 minut. W pierwszych sekundach i się nie odrodziłem ani razu. A czemu? No skinąłeś. No, na Tesla. Skinął i się od razu urodził. Aha. Aha, dziwne. Myślałem, że się tak odrodzić. Bez zatrzymywania przebiegnie Tesla. Ja ciekawe. O. Jeszcze jedna rundka? Dobra, dawajcie. Dobra. Cześć, halo. Cześć. La 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 la. Jestem SCP. SCP. SCP Plaga. Mogę dotykać kogoś i go zmieniać w SCP. 0492. To niezłe. Niezły plaga. Plaga SCP plaga. Jestem plaga SCP plaga. Kojarzycie typa? To właśnie ja. O, mam widzenie w ciemności. Jak miło. No dawaj, wypuść mnie już gro. Tak nie zdążę do nich dobiec. Z tych podziemiów to jest najgorzej chyba się wydostać. Najgorzej. Się biegnie i się biegnie i się biegnie i się biegnie i się biegnie. Się windom jedzie i się biegnie. Bardzo, bardzo, bardzo nieciekawie. Szururu, szururu, szurupu. No już, wypuść mnie. Halo, proszę mnie wypuścić. Drzwi! No głupie drzwi. Halo. No bez jaj! To niezłe drzwi, że się nie otworzyły. Klikam E na nich. Się nic nie dzieje. Halo! Nie no, no nie róbcie jajse nawet. Co? ULX Noclip. Jak się wpisuje Noclipa? Noclip. Nie no, nie wiem. Nie mam Noclipa? Nie no. Halo? Plagi? Drzwi mi się nie otworzyły, jestem SCP-kiem, jestem zamknięty w pokoju. A szybę nie możesz wybić? No nie mogę właśnie, próbowałem. A gdzie, w jakim jesteś SCP-kiem? Plagą. O, wybiłem szybę! No co? No, no. A da się, tylko musiałem wskoczyć na ten. No to nieźle. To super. To rzeczywiście, w ogóle nie straciłem czasu. A, mi się rozjaśnia ekran chyba, tak czy siak. Patrzcie, jak mam widno dziwnie. Tak jest dziwnie jasno, prawda? Nie uważacie, że jest za jasno? Mi się wydaje, że jest dużo za jasno już teraz.
A będzie tylko widniej. A z tym wybijaniem szyby to tak dziwnie, nie? A, jestem na tym. Na naukowcu siedzę. O, dobra. O, ale mo. O, cześć. Nie, no i tak nic nie będę widział. Czemu to się tak musi robić? Aha, tu jeszcze gorzej się zrobiło. Jeszcze gorzej. Zaraz nic nie będę widział. W każdej rundzie praktycznie jest cepyk jakiś nic nie widzi. Największy błąd. Aha, tutaj to już nic nie widzę, nie? No elo, elo. Hej, chłopaki! Widzę was, jakby coś. Nic nie widzę. Teraz to sobie już mogę, nie? Cześć MTF-y. Hejka. No, fajnie, nie? No, jak się bawisz tam? Piotr? Super, świetna. Najpierw mi się drzwi nie otworzyły z klatki, a później mi się zaczęło rozjaśniać. Rozjaśniony miałeś. No. No, unlucky troszeczkę. Biały ekran no. Mam i tak se skakałem, tylko dawałem się zabić. No to ja uciekam, cześć. Cześć. No. I muszę jeszcze się rozłączyć z serwerem. To nieźle. Dołącz do gry. Na. Teraz zobaczymy, co chłopaki robią. Może robią coś fajnego. W sumie zabili SCP-ka, to teraz mają z górki. Co to za SCP-ek? Ja, że ja nie pomyślałem, że wskoczyć na to okno. Ale to i tak nic by nie dało, bo i tak miałem ekran. Także dupa. Dupa zbita totalnie. O, oglądam sobie tych MTF-ów. No, akurat była wbitka nowych MTF-ów i mnie akurat wyrzuciło z serwera. To znaczy wyszedłem. To nieźle. To nieźle. To szczęście. Szczęście przepełnia moje serduszko. Super. To oni poszli aż tak daleko. O, ciepierą. A tu jest Mati w samochodziku. Mati samochodzik. Pan samochodzik. Kto jest ze mną w takim razie tutaj wyciszony? Gdzie jest Mati? Tu jest Mati. Jedzie furką. Bo. Niezła lufa wystaje z auta. Dobra lufa. Oj. Ale to Mati się wyciszył? To niedobrze. O! Konfrontacja bezpośrednia. Żyje tam jeszcze jeden typo. Go, jazda. Co tam się podpowiadasz im? Cześć. Chcesz się czaskać? Ja zgadam do siebie, bo jestem sam i muszę nagrywać odcinek, wiesz. No, no o, tak, cześć Michał. Hejka! No dobrze, że Piotr zginął. No, nieźle. Ale ja cię zraniłem najmocniej, więc to w sumie ja cię zabiję. Nie. Tak. W sumie to... Nie. Zabrałem ci 3/4 życia. Nie, Bloody zabił go? Znaczy ten? Nie, jeszcze się tłuką tam. Ciebie ja ubiję. Okej. To był naukowy? Rozumiem sytuację teraz. To wcale nie był ten. To był dupak. To był zielony. Dupak. To było trzech dupaków? We dwójkę dupaków. No i naukowiec chyba też się skumał, nie? Nie, naukowiec nie żył od dawna. Aha, to dwóch było ich tylko. Naukowcy zabiliśmy przewidzia, tam było nas dwóch. I został Mati i ten. A ja myślałem, że ty go zabiłeś, Flotar. Nie, znaczy no zabiłem Olka. Flotar jest pusiak, więc on mnie zabił. Zabiłem tylko Olka. Znaczy, nie, przed. To ja cię prawie zabiłem. Ajajaj. A Flotar, nie wiem, czy wiecie, to pusiak. Że, dlaczego? Czemu tak sądzisz? Bo mnie zabił.
To chyba ty jesteś bardziej pusiak niż on. No, ty nawet nie potrafiłeś mnie zabić. A ty to taki pusiak, że koledzy cię muszą bronić. Czy tak sobie biega po prostu? No nie wiem. Właśnie biega, ale jest wyciszony, tak. To ciekawe, nie? Podwójne. Mam taśmę papierową. Jesteś pusiak? Mutet. Pajaca. No, dokładnie. Mati, you mutatored. Dobra, jak moderatored. No, albo gocha, gocha. Gocha, 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 3 złote. No, rzeczywiście prawie jak. O, 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 3 złote. O, o, o. No to nieźle, to teraz będą się szukali i szukali i szukali. Czy lata? Spoko, zostało tylko 26 minut rundy. Jak Akali. Prawie jak Akali, bo tam też się szukają. Dobre, Michał? Akali? Nie. No. Nie rozumiem, o co chodzi. Fuck you, on powiedział, czy thank you? Rozumiem. To. To. Ile my wbijamy? Teraz za minutę chyba powinniśmy wbić, nie? Możliwe. Chodzi. Być może tak jest. Ja bym zrobił taką taki happening mały, taką sztuczkę bym zrobił, jak już się pojawimy. Nie zrobiłbyś, ty nie potrafisz robić sztuczki. Ja potrafię, tylko potrzebuję jednego ochotnika. Nie potrafisz mi. Potrafię. Już tutaj mówili ludzie, że nie potrafisz. To ja ci potrafi zniknąć hot doga w minutę. Ile takie zaufane ludzie mi mówili, że nie potrafisz sztuczek robić. Aha. No dobra. No, to ja tobie tej sztuczki nie pokażę. Czemu no Mati jest w ścianie? Nie jest w ścianie, dobra. Prawie był w ścianie. Ojej. No może lubi, to może lubi. Jeszcze trochę. Może lubić. Nie, no na 25 powinniśmy lubić. Wejść, także spoko. Ja to bym nawet nie wchodził, nie? No ja też bym wolał nie wchodzić. Ja pojeździłbym samochodami sobie, wyścigi urządził. O, możemy, ja biorę malucha. Dobrze. Znaczy smarta, bo tam smarta widzę. Smart. No to za trudno. Za trudno, ja biorę smarta. Kurde. No. Ale no, wchodzimy? Nie, 3, nie, nie 2, wchodzimy. 1, now. Jaki jeden? O, on już poszło dawno. Dol? Dopiero te, którą masz? Ja mam 52 teraz. O, wbiliśmy. To nieźle. Ja też wbiłem? To ten. Gdzie jesteś? Nie, no, wbiliśmy wszyscy. Gdzie jest kolega, co chciał sztukę, ja żebym mu pokazał? O nie, nie zabijaj go. Dlaczego? To jest taka sztuczka. Jeśli zabić, to ja ci taką sztuczkę zrobię za rana masce. Fangę w nos dostaniesz? No nie. Ja myślałem, że to będzie fajna to ty sztuczka. Będziesz głównym bohaterem Karły versus Kamel. Kamel. Dobre. Tomasz. Tomasz Kamel. Ja jadę Ładą. Ja miałem taką koleżankę, znaczy mam w sumie taką koleżankę, Łada? Co ma na imię Łada. Łada! A to robimy wyścigi po prostu, czy idziemy po nich? Ja zawieźć. Bega Racing, czyli ten, kto się walnie, w kogo ten wygrywa. Trzeba rozwalić. Innych ktoś ludzi. Wypadł mi oko, jak ktoś przy mnie przywalił, bo mi 5 HP zabrał. Ja cię, oko? Okoń, taka ryba. Nie da się wsiąść do starej ładni. O, da się do starej ładni. Ej, blokuje. Blokuje respa. O Jezu! Przejechał mnie. Stara ładna jazda. Ja przyjechałem. No, jak mogłeś go przejechać? Co? Rozjechał go totalnie. Wyszedł naprzeciwko mojego auta rozpędzonego. Aha. Czemu się strzelacie? Halo, to ja. Mano, to nie ja go przejechałem. Go, ha, go, ha, ha. Nawet raz nie trafił. Śmieszne, co to... wiesz? Why you shooting? I dlaczego wszyscy tu jesteśmy? Jak pójdzie na B, to co? Nie wyszedł. No i szybciutko. Co on tu był? Tak. Ta wyszedł taki, o. Halo, halo. Surprise. Co to było? No zabiliśmy. O co chodzi? Czemu był koniec rundy? Aha, co ty go zabiliście? Co? Ja mam ej, to czemu? Ej, czemu był co? O diabeł! O co chodzi? Ja już nie rozumiem. Matiego zabiliśmy. A czemu Matiego zabiliście? Bo zaczął to być strzelać. A i zginął ten pierwszy MTF, ten tak, taki wiecie, dobra, dlatego się skończyło. No. Ale dziwne, personel klasy dupa jeszcze. To trzymajcie dobra. Się. Dobra, trzymajcie się.